Kiedyś swego czasu powiedziałem kilka słów o polskich frazeologizmach i pomyślałem sobie, że dobrze będzie, jak drugą część takiego odcinka zrobię. Dziś chciałem porozmawiać o tym, kim jest trusia i dlaczego siedzi cicho. Czyli kiedy słyszymy takie polecenie, że mamy siedzieć cicho jak trusia, no to wiemy, że nasza obecność powinna być bardzo dyskretna, najlepiej gdyby w ogóle nie została zauważona. Natomiast zakłócenie takiej ciszy groziłoby przykrymi konsekwencjami. W Potopie Henryka Sienkiewicza czytamy takie coś, takie zdanie. Gdy pan Sapieha mówił w ten sposób, jeden pan Zagłoba ośmielał się, bywało pomrukiwać pod nosem, wszyscy inni siedzieli jak trusie. No, więc kim w ogóle ta trusia jest? No, otóż w staropolszczyźnie wyrazem tym pieszczotliwie określano królika, zwierzę domowe, które w porównaniu do innych charakteryzowało się cichym, niemal bezgłośnym sposobem bycia. Wyrazem pokrewnym do trusi jest czasownik truchleć, czyli być przerażonym, po prostu drętwić ze strachu. No to pokrewieństwo słowotwórcze łączy trusie z truchłem i jak kiedyś mawiano, martwe ciało było po prostu truchłem. Czyli ten frazeologizm, siedzieć cicho jak trusia, ma swój synonim. No, tak naprawdę można by ten synonim wypowiedzi zastąpić taką frazą, że siedzieć cicho jak mysz pod miotło. Inny na przykład frazeologizm, który jest dosyć też ciekawy, to mówimy bardzo często o łucie szczęścia. No, łód szczęścia, czyli wystarczy łód szczęścia i zdasz ten egzamin. No, argument wydaje się przekonujący i uspokajający, chociaż niewielu w ogóle wie, ile to jest łód i jaką miarą jest jeden łód. Czy jest to dużo, czy jest to mało. No otóż łód jest to jednostka wagi używana od czasów średniowiecza do początku XX wieku. No i w zależności od stulecia łódowi odpowiadało od 10 do 50 gramów. W Polsce łód to około 13 gramów, czyli tak naprawdę niewiele. Łód szczęścia to tak naprawdę odrobina szczęścia. No i w czasach, gdy srebra używano do bicia monet, łód był także powszechnie używaną jednostką miary, próby srebra. Im więcej było łutów srebra w monecie, tym większa była jej wartość. I tak denary używane w Polsce za czasów Bolesława Chrobrego zawierały 5 łutów srebra, za czasów Kazimierza Wielkiego ze srebra bite były grzywny i polskie grosze i w ten sposób grzywna zawierała 16 łutów srebra i odpowiadała wartości 48 groszy. Za jeden grosz w czasach Kazimierza Wielkiego można było kupić parę kurcząt lub 2 grosze parę trzewików. No z czasem wartość srebrnych monet zmalała. Jeden grosz wart był tak niewiele, że nie można było za niego nabyć nic cennego. I wtedy właśnie powstał ten frazeologizm, że nie mieć szczęścia za grosz. Czyli tak naprawdę nie mieć tego szczęścia wcale. No i trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to o takiej szewskiej pasji, bo pasja jest wyrazem wieloznacznym, używanym do określania kilku skrajnie odmiennych uczuć o ogromnym natężeniu. Szewska pasja, no w ogóle pasja, no to wyraz ten został zapożyczony z łaciny. Zapisano go po raz pierwszy w polskim tekście w XVI wieku i wówczas używany był wyłącznie w religijnym kontekście. Nazywał cierpienie i mękę Chrystusa, no i z czasem jego znaczenie zaczęło się rozszerzać i pasją zaczęto nazywać nabożeństwa wielkopostne poświęcone rozpamiętywaniu męki pańskiej oraz różne dzieła sztuki związane z tym kultem, na przykład Mały Krzyżyk nazywano pasyjką, na przykład utwór muzyczny poświęcony cierpieniu Chrystusa nazywano pasją. No i od początku XVIII wieku wyraz zaczął być używany także w znaczeniu bardzo dużego zaangażowania w robieniu czegoś, co się bardzo lubiło robić. Językoznawcy dopatrują się tu w ogóle wpływów francuskich i tak zaczęto mówić o pasji naukowej, pasji do flirtowania, zabawy z pasją. Lubiano grywać w karty z pasjami i z pasją zajmowano się, czyli po prostu z przyjemnością. Więc w XIX wieku wyrazem pasja określano także silny, niepohamowany gniew, wściekłość, furię. I wówczas pojawił się w języku polskim także taki związek frazeologiczny, jak wpadać w pasję i doprowadzić kogoś do szewskiej pasji. No a szewska pasja to wyrażenie, które odwoływało się do społecznego doświadczenia użytkowników języka. Otóż szewcy, mając często kontakt z klejami, chemikaliami, niestrujący dodatkowo od alkoholu, narażeni byli na skutki działania mieszanki tychże substancji. Uchodzili za osoby, które nie potrafią zapanować nad negatywnymi emocjami i dopuszczają się różnych aktów przemocy. Stąd też wiemy, o co chodzi w tej właśnie szewskiej pasji.